Jest dudka Jezusa małego, będę mu grał z serca wesołego. Graj dudka, graj, graj panu, graj. Graj dudka, graj, graj panu, graj. Dzień 13. Heja ho, jesteśmy przed szkołą. Czekajcie, zmniejszę. O, teraz może będzie mnie słychać. Mamy taką ładną szkółeczkę. Ja jeszcze się grzeję w samochodzie, bo mam jeszcze minutkę, ale szkółka jest. Kochani, jeszcze raz? Idziemy. Przywierzeli do Betlejem. Super. Grają skocznie dzieciąteczku. I chwała. Super. I teraz będziemy pompować. Dziennie pompujemy, dziennie pompujemy. Balon ciszy, bo tak chcemy. Lewe ucho słyszy, lewe ucho słyszy. Jak w piwnicy tupią myszy. Super. Dobra, i teraz co? Hałas przeganiamy, hałas przeganiamy, panią ciszę zapraszamy. Super. Cicho jak motylek, cicho jak motylek, bo siedzimy tu przez chwilę. Zostawię ją do Okej, ja też. Dobra, ja już zostawiam. I ładnie, okej? Ten szczególny dzień się budzi. O, ja już jestem w samochodzie. Słuchajcie, razi mnie po oczach, widzę komplet taki, bo jadę prosto do mamy na urodziny. Także jak mi się uda coś nagrać, to wam znam relację, a jak nie, to nie. O, tak lepiej. Jaj czapka, jaj czapka. I wchodzimy. Teraz zacznie się maraton. Schody, 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 schody. Jak w kasynie.
Dzień dobry. I u mojej mamy wisi światełko. Proszę bardzo. A, i u mojej mamy też świątecznie. Proszę bardzo. Tu urodzinowe różne. Widzę. Super. Nie wiem już na jakim tle się robić. Czy na tle choinki. Czy na tle kwiatów. Co siedzę pomiędzy i jest mi dobrze, może tak na tle choinki. Cuda na kiju. Mama od siostry prezent dostała. Takie oto kryształeczki Swarovskiego, kolczyk i wisiorek. Myślę, że będzie bardzo ładny komplecik. No to już pomarańcze na mnie czekają, potem zupa. No i taką świecę. A no świeca karitasowa to zazwyczaj. Zazwyczaj. Ależ piękne bryranty. To wyglądają jak jakieś cudowne opale albo opalice, albo kryształy. Takie cudowne i mlśnią mnóstwem blikowań cudownych, tęczowych. Muszą być wysoko energetyczne. Boskie są, boskie. Ależ ja fapa popełniłem. Myknę już nadrobić. Szanowna Nestorko rodu wróżkowego. Życzę ci, coby twa zjawiskowość, cudna charyzma, piękno wewnętrzne i zewnętrzne trwało do końca świata. I o jeden dzień dłużej. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, cudowności, miłości, radości w sercu i lśnienia brylantowej aury. Wszystkiego najlepszego życzę. Z największą atencją i intencją. Je miałem. Regina się przygotowuje do rytuału. Bardzo poważnego zresztą. Bardzo, pełnia. Bardzo pełnia, jest poważna. I to w bliźniętach, ale dlatego. To robi, jakich nie ma nikt. Słodziaki i w ogóle, także słuchajcie, będzie tego wszystkiego zacne. Cudo. Ty jesteś w tym vlogmasie, normalnie kolczyki świąteczne, teraz są. Ja, świąteczne. Ten musisz raz ubrać chociaż ugly sweater. Nie mam ani swedera. Patrzę, jak wyglądam na kamerze. Jakby ci coś wychodziło z głowy. Coś mi wyłazi. Coś mi wyłazi z głowy. Nie mówcie nikomu. Kamera karty to ma być taka. Twarz muszę sobie powiększyć. Nie rób tego. Jestem w małym okienku powiększona. To nie, to dobrze, to trochę za daleko. W okienku musisz dobrze widać. To teraz to nie jest okienko. Kolejny ochlapusie. Powiedzcie później, ale to będzie kolejny, jak wam się wczorajszy vlog podobał. Wczorajszy, w sensie dzisiaj rano, ale ten leci jutro rano. Także dzisiaj rano i już nic nie wiem. Pięknie. Wygląda jakby ci kaktusy z głowy rosły czerwone. Taka padaka. One są takie ładne. To nie są takie byle jakie. Nie, są bardzo ładne roki. Jeszcze namawiałam hrabinę, żeby sobie kupiła ten czerwony nosek, ale powiedziała, żeby ten nosek sobie włożyła w nosek. Tak było. Dobra, słuchajcie, ustawiam program, jeszcze muszę sobie jaka strzelić, bo warto. Jeszcze z tym, reniferkiem na Messengeru. To ja wiem. Ciekawe, czy reniferek odczyta reniferka. O. Jaki zgaskał go. Widzicie? Jaki piękny. Mnie już tych wszystkich palcy brakuje. Teraz będę musiała. Piękny jest. Cudna róża. Idzie na mały na razie.
I tak mi spada. Pokaż łapkę na chwilę. Palców za mało. Sobie tak na pół. Tak dzisiaj będzie. Także tak. Moi kochani, co będzie nam potrzebne dzisiaj? Woda, sól, tak jak w rozpisce. Kadzidło, mazak. Nóż masz na tam u ciebie? Nóż mam. Mam nóż. Bo nie chciałam już tam się nie. ciskać pomiędzy nóż a nóż. I będziemy odcinać wrogów. Także załączam muzyczkę i robimy odcinanie. Rogi mi wyrosły, ale owszem. Ale owszem, czemu nie? Wiśni też należy się. Dobra. Music vlogmasowy. Kamertony, bo widzicie, jak jestem dzisiaj. Całe dwa. Całe dwa już teraz. Po prostu niedługo tu będzie wszystko. Woda upadła, ale już jest. I różdżka. Muszę się jakoś ogarnąć. Ona wskazuje na ten? Na ten? Może? Mhm. Troszeczkę jest za mała, a to jest do rozluźnienia. Mhm. Natomiast nie chcę się teraz szarpać. Dobra. Gotowi? Wrogów odcinać będziemy. Dzięki, Batka. Dobra. Zaczynamy. Żywiole ognia, przyzywam Cię. Stwórz wokół nas granice silne i mocne. Żywiole powietrza, przyzywam Cię. Stwórz wokół nas granice silne i mocne. Żywiole wody, przyzywam Cię. Stwórz wokół nas granice silne i mocne. Żywiole ziemi, przyzywam Cię. Stwórz wokół nas granice silne i mocne. Wyzwalam siły magiczne, zataczam magiczne kręgi, buduję naszą ochronę, buduję magii potęgi. Wyzwalam siły magiczne, zataczam magiczne kręgi, buduję naszą ochronę, buduję magii potęgi. Wyzwalam siły magiczne, zataczam magiczne kręgi. Buduję naszą ochronę, buduję magii, potęgi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Nie spodziewam się, że wszyscy mają noże rytualne, więc trzeba to oczyścić po prostu. Byśmy przeciągnęli nad ogniem. Pamiętajcie, stal kiedyś uważano, że żelazo chroni również przed czarownicami. Byśmy skropili nasze narzędzia wodą. I byśmy posypali je szczyptą soli. Narzędzie do odcinania mamy przygotowane. Ja wiem, że jest pełnia, vlogmasa nie przesuniemy, robimy nową świecką tradycję. Mój kochany, złapujesz resztę. W tak licznym zgromadzeniu,
tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z jasnych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Teraz tak, że podręczny świecznik dla wiedźmy, bo tu się mieści, proszę bardzo, świeczka intencyjna, bardzo dobrze się mieści. A dla wiedźmy to jest super sprawa, idziesz, cyk. Ale jak można ludzi straszyć, nie? Ja bym musiała jednego uchu, pana listonosza przestraszyć. Przybądź duchu. Dzień dobry, pan przyszedł. Dzień dobry. Poczta? Dobra, Wiśniska. Wiśniska, skup się, ludzie czekają. Papa, pa, vlogu. No jeszcze nie koniec? Czekaj jeszcze setkę pytań. OMG, nara. Parę dni temu mój partner postanowił zostać. No i witajcie w ostatnim wejściu. Ostatnie wejście polega na tym, że znajduję czekoladkę numer 12. 13, 15. 21. 11. 22, 20. No proszę. Na podłodze lepiej myślę. Widzicie już? 12. Pewnie jest jakoś tak trochę jest. O, strasznie zamazane. Gwiazda betlejemska będzie? Albo lokomotywa? Misiu? Nie, gwiazda z ogonkiem. Gwiazda. Gwiazdeczka z ogoneczkiem. I 12 cukierkowa. 12 cukierkowa z kalendarzem. Of Petrasen. O, Milky Way, ale jaki ładny, czas zeźreć. Tak będzie. Fajnie. No i co? Po rytuałach, po pełni, po vlogmasie z rogami, bo tak najzacniej, żegnam się z wami do następnego razu. Chciałam wam więcej umamy nagrać, ale mi się wszystkie baterie mi się wyczerpały. Także tak, no ale chociaż tam drobne przebitki macie. No. To tyle chciałam wam powiedzieć. Buziaki dla was i do zobaczenia. Pa, pa. Do zobaczenia. Patrzmy. Chyba odglądamy na tajniaka. Skrzaty. Skrzaty. O, zobaczcie, kogo spotkałam. Mam rogi i to bez filtra, wyrastają mi z głowy, ja jutro idę tak do szkoły, trudno. Naprawdę, święta są niedługo, nie ma co się ograniczać, czapki nie założę, ale pochodzić pochodzę. Tak, rogi są wielce zacne w obecnym czasie, także polecywuję również, zarogaćmy cały ten świat, nie ma śniegu, nie ma mrozu. Ale rogi są fajowo. Ja się obawiam, że na tym świecie rogacizny jest, jak to powiedzieć, ciut za dużo. I nie jest to wege. I nie jest to fit. I niekoniecznie chodakowska. Ależ Joanno, któż jak nie my mamy zmieniać ten tok myślenia? Toż rogacizna wcale fit i wege być nie musi. Absolutno. Toż to identyfikacja z Matką Ziemią, naturą i transformacją.